No i jedna bardzo ważna informacja. Na wykonanie tego zadania jest tylko 25 minut. 28 minut. 28 minut na wykonanie zadania. Wszyscy kłamiemy tak dobrze, że nikt nie wie, kto kłamie, a kto nie. A uprawiasz jakieś sporty? Tenis ziemny trenowałem tak, żeby było konkretnie. Już miałem zawodowstwo w ogóle. Cały czas jest gra. Jest ściema, no. Okay. Ja wszystkim mówię prawdę. Prawie. Ja też mówię prawdę. Wszystkim. Prawie, też. Mówisz mi od razu, którą osobę z tego wagonika mam wysadzić. Troszeczkę był stresik. To Janka. Do ciebie do koszyka. Nie wiem, czy się czasami już nie wywaliłem na pierwszym tym. Twój wagonik można jeszcze wymienić. Co ty dałeś? No ja się wbijam do koszyka z Tomkiem, bo mamy obaj tatuaże. Dobra. Lecę, na razie. Dość pokrętnie mi to wszystko mętnie wytłumaczył. Tak człowiek w takim chaosie, to jednak są nerwy. A my co jesteśmy? W czym zgodni jesteśmy? Wzrost? Ile masz? 176 plus? 179. To nie będzie 325. 375. 75? No. Czy 325? 375. Jeszcze raz. 77 jest 140 i tak. 200 to jest 340. Tej, mamy to. Nie zmieniaj nas. Nie zmieniaj. Dobrze. Troszeczkę namieszałem. Karolina nie, ona ma trójkę dzieci, więc musi zostać, bo to jest wąski dosyć zasób. Ile Julka może mieć wzrostów? Wiedziałem, że Julka jest bardzo istotną postacią w tej łamigłówce, bo Julka jest niezbędna przy pytaniu o wzrost. No nie było innej możliwości. Ona musiała tutaj wystąpić. Ja wsiadam do Piotrka, bo obaj nie mamy tatuaży. Nie pamiętam, dlaczego Rychu poszedł do Michała, niestety. Chodź, musimy śledzić, kto już... Gdzie siedzi? Może pary też mają znaczenie. Malina mnie obserwowała i taka się nagle sztuczna sytuacja zrobiła. W ogóle jej nie interesowało to zadanie. Ja podejrzewam Karolinę. Od pierwszego odcinka ją podejrzewałam. W pierwszym teście na nią głosowałam. Ty z Maćkiem macie 6 dzieci łącznie, tak? Tak, czyli mam. Tu musisz się dosiąść do Maćka. Uznałam, że powiem jej, co ma robić, ponieważ ona była parą absolutną, gdzie dwie osoby do siebie pasowały i nie było innej możliwości. Jeżeli by przesadzić tą jedną osobę gdzieś indziej, to ten jeden warunek by się zepsuł. I dzisiaj troszeczkę ją z Jaśkiem zblokowaliśmy. Ja mam dosiąść się do Maćka i mam... I wezwać drugą osobę. Dobrze. Grzecznie wykonała zadanie, nie mogła zrobić inaczej, była w potrzasku.